Na oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie odbyła się inauguracja programu COS-BAR, czyli chirurgicznego leczenia pacjentów z otyłością patologiczną. Jak zaznaczają lekarze, operacja jest najskuteczniejszą metodą leczenia tej choroby cywilizacyjnej. Problem otyłości jest problemem narastającym od lat i do tej pory społeczeństwa zachodnie nie znalazły kompleksowego rozwiązania tego problemu, ale leczenie operacyjne i otaczająca je opieka jest jednym z najskuteczniejszych sposobów trwałej redukcji otyłości lub nawet całkowitego jej wyleczenia. Program COS-BAR, czyli jeśli rozwinąć ten skrót, kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem z problemem bariatrycznym, to jest program dedykowany właśnie do pacjentów z otyłością olbrzymią. To jest bardzo duży problem cywilizacyjny, który również ja jako kardiolog w swojej codziennej pracy obserwuję konsekwencje tego, że pacjenci cierpią na otyłość olbrzymią. To jest czynnik ryzyka nadciśnienia, to jest czynnik ryzyka cukrzycy, zaburzeń metabolicznych. Nadciśnienie wiąże się oczywiście z chorobami układu sercowo-naczyniowego, z zawałem serca, z udarem. Operacja jest dopiero początkiem na drodze do pełnego sukcesu i do tego, żeby ten efekt był długotrwały. Stąd też pacjenci po zabiegach operacyjnych nie są zostawiani sami sobie, ale dla każdego chorego jest tworzony indywidualny program opieki pooperacyjnej. Także każdy chory ma indywidualnie stworzony program leczenia dietetycznego, ma indywidualnie stworzony program rehabilitacji, fizjoterapii po operacji, tak żeby maksymalnie z tego leczenia operacyjnego skorzystać, żeby te rezultaty finalne były jak najlepsze.